Witam was serdecznie, moi drodzy. Po miesiącu oczekiwania są zestawy komputerowe jeszcze na lipiec tego roku. Na całe szczęście ktoś tam się śmiał w jednym z komentarzy, że nagram lipcowe zestawienie dopiero pod koniec lipca, ale na całe szczęście wyrobiłem się jeszcze przed połową miesiąca i to proszę docenić. Ale tak na serio, e, mówiłem, że wrócę zestawami, no i wróciłem po tych premierach, po tym apogeum testowym, mogę wreszcie zająć się tym tematem, który prezentowany jest na waszych ekranach. Przede wszystkim jedna rzecz. No, testy trwają, Ryzenów, płyt głównych pod nie, są prowadzone porównania pamięci operacyjnej, płyt różnych głównych, no, kurczę, tego jest cała masa, dysków, PCI-ów, Navi, sprawdzamy jeszcze pewne rzeczy. No gdybym miał tutaj całą załogę ludzi, to prawdopodobnie prowadzilibyśmy na ten moment przynajmniej 15 różnych testów, ale jestem sam i wszystkiego sam zrobić nie mogę, bo także jeszcze mam życie poza pracą, poza hobby, bo nie ukrywajmy, jest to jakaś forma hobby, forma hobby zarobkowego. No dobra, ale przejdźmy teraz do szczegółów, bo o hobby mogę, mogę porozmawiać kiedy indziej, w Q&A na przykład. Teraz czas na polecane zestawy komputerowe, a najpierw może na aktualizację, która znajduje się w czołówce polecanych. Tu Zawsze podkreślam te zmiany, które nastąpiły między innymi w przypadku tego miesiąca. Wymieniam um, tę różnicę wydajnościową pomiędzy i5 9600K a Ryzenem 5 3600. Mówię o premierze Ryzena, mówię także o premierze Navi, jak te dwa komponenty wpłynęły na kształtowanie się rynku komponentów komputerowych w tym miesiącu i przede wszystkim jak wpłyną na całe zestawienie polecanych na lipiec 2019 roku. Warto to przeczytać, a potem przejść do konkretów, do wyboru odpowiedniej jednostki. Z taką wiedzą, z takimi informacjami. Oczywiście zachęcam Was także do oglądania testów, wszelakich porównań, bo dzięki temu możecie wynieść odpowiednią wiedzę i będziecie w stanie dokonać słusznego wyboru, bo nie zawsze ten wybór jest tak prosty. On jest zero-jedynkowy, ale uwierzcie, że nie należy do najłatwiejszych. Słuchajcie, w zestawach od 1000 do 2300 zł tak naprawdę niewiele się zmieniło. E, tysiak, no to oczywiście Atlant 200G, o którym mówiłem już wielokrotnie. E, test jego znajdziecie o dokładnie w tym miejscu, tylko miniaturki coś się popsuły. E, mówiłem w tym materiale o jego wydajności. Polecam go do bardzo mało wymagających gier, wręcz do komputerów, które powiedzmy służą bardziej do biura i do oglądania filmów. Niż do grania, aczkolwiek taka opcja istnieje. To jest najtańszy komputer do gier, który polecam w zestawieniu. To komputer za 1200 zł z 8GB pamięcią operacyjną i uwaga, SSD na SATA, co jest warte podkreślenia. Za półtora tysiąca zł możemy dostać już zestaw z Ryzenem 3200G. To jest zestaw do ewentualnej rozbudowy, czyli w tym momencie kupujemy taki zestaw. W późniejszym czasie myślimy o zakupie karty graficznej, np. rx 570. Jest to także fajny zestaw, myślę, jeśli chodzi o użytkowników szukających używanych części. W późniejszym czasie używanej karty graficznej można z tym zestawem zaszaleć. Cztery rdzenie, co prawda, cztery wątki cały czas, ale myślę, że do także tych mniej wymagających tytułów jest to zestaw jak znalazł. Natomiast jeśli chcecie znaleźć komputer nie tylko do tych gier typu Fortnite, PUBG CSGO, ale także powiedzmy gier AAA, no to jednak polecam Wam zakup takiej jednostki za 1900 zł. Jest to moim zdaniem minimalna kwota. Jaka może pozwolić na zakup komputera przeznaczonego do takich gier? To jest Ryzen 3200, czyli czterorodzeniowa konstrukcja bez IGPU z rx 570. Oczywiście możemy szukać oszczędności, możemy wziąć płytę główną na układzie A320, możemy szukać tańszej karty graficznej, na przykład GTX 1050. Możemy również zaoszczędzić na pamięci operacyjnej wybierając do tego zestawu komputerowego 8 GB RAM, co przyniosłoby zysk jakiś 300 zł oszczędność 300 zł, ale czy ma to sens wybierać kartę graficzną o 40% słabszą, decydować się na płytę główną, która nie pozwoli wam podkręcić procesora, a także ustawić wyższego taktowania ram -u? Hmm, No, powiedziałbym, że nie jest to zbyt dobra decyzja, która prowadzi tylko do 15% oszczędności budżetowej. Warto jednak wziąć ten zestaw za 1900 zł i cieszyć się od razu ciekawą wydajnością w grach mniej i bardziej wymagających. I to jest tylko tyle, jeśli chodzi o mój komentarz. Oczywiście możemy także wziąć dysk SSD od razu z biegu, a nie tylko HDD, który jest wymieniony właśnie na tej liście. Zestaw za 1900 to dokładnie 33 zł. Moim zdaniem warto nim się zainteresować. 2300 zł, słuchajcie, i tutaj pojawia się Ryzen 5600. Znowu powiem o dopłatach, znowu powiem o tych różnicach. Otóż Ryzen 5 2600, czyli już Ryzen nowej generacji, znaczy nie najnowszej, tylko nowej generacji, drugiej generacji, kosztuje tak 579 zł. Jeśli zależy Wam na ciut wyższej wydajności, nie będziecie podkręcać jednostek, no to jednak sugeruję dopłaty tych 80 zł do lepszego Ryzena, do wydajniejszego modelu, który ma poprawioną kwestię działania z pamięcią operacyjną i jeszcze kilka usprawnień, również się wyżej kręci. Aczkolwiek nie jest to super konieczne przy karcie graficznej typu RX 580. To znaczy, że nie zapewni Wam to aż takiego wzrostu 10% ponieważ w wielu przypadkach to karta graficzna będzie bottleneckiem i nie zauważycie różnicy w działaniu pomiędzy tymi dwoma procesorami, aczkolwiek jeśli w dalszej perspektywie myślicie o wymianie karty graficznej na lepszy model, no to wiadomo, że ta różnica może się pojawić i rzeczywiście z Ryzenem 5 2600 uzyskacie lepsze rezultaty. Warto kupić ten zestaw komputerowy, z 16 GB ramem, aby mieć spokój już na przyszłość. Wiąże się to z dopłatą około 100 zł, co zresztą zaznaczam w tym punkcie. No dobrze, moi drodzy, tysiąca zł. E, tutaj tak naprawdę dopłacamy do 16 GB pamięci operacyjnej oraz do ciut wydajniejszej karty graficznej, czyli do RX580, co wiąże się właśnie z dopłatą ogólną około 200 zł. Dalej jest tu Ryzen 5600. Warto przemyśleć zakup. Ryzen 5 2600. Ja już tego nie zmieniałem, by utrzymać te zestawy komputerowe w tych ramach 2500 i 2300 zł. Od zestawu za 2700 zł do zestawu za 3700 zł, tak naprawdę dokonuje się tylko wymiana karty graficznej. Każdy zestaw przynosi coraz lepszą kartę graficzną, a pozostawia resztę komponentów no, na bardzo podobnym poziomie wydajnościowym. Ale co ciekawe, mamy tu dwojaki wybór. Czyli albo zestaw komputerowy na AMD, albo na procesorze Intela. I teraz jakby decyzja należy do Was. O tym mówiłem już w niejednych polecanych zestawach komputerowych, że ten wybór właśnie nie jest taki prosty. Niby mamy 50% szans na dobry wybór, na słuszny wybór pod nasze preferencje. Wybór można powiedzieć, że zero-jedynkowy, ale jak mówię, nie jest on wcale taki prosty. Są gry, które już teraz działają lepiej na Ryzenie 5 2600, widzimy przewagę wielowątkowości, multitaskingu i myślę, że pod takim kątem należy patrzeć na Ryzena 5 2600. W przypadku i5-9400F mówimy o dość zamkniętej jednak platformie, która jest bez szans na dalszy rozwój, na procesory, więcej niż ośmiordzeniowe i wątkowe. Jeżeli kupimy już lepszy procesor pod tę płytę główną, no to nie możemy skorzystać z szybszych ustawień pamięci, a także z opcji jego podkręcania, co myślę, że także jest jakąś taką kością niezgody, czy też problemem dla osób, które będą myślały o dalszej modernizacji. Procesor na tu i teraz, oferujący rzeczywiście lepszy poziom osiągów, ale pytanie na no jak długo? i na ile tylko dana osoba będzie grać i nie wykonywać innych zadań na komputerze. I to omówienie jakby tyczy się każdego zestawu, po prostu będzie się zmieniał tylko botylnek karty graficznej, bo umówmy się, że przy RX 580 tej różnicy wydajnościowej jeszcze nie zauważycie, przy RTX 2060 ona już nastąpi. Wraz z każdą kolejną kartą graficzną ten bottleneck e, może e, pomniejszać się, i dzięki temu i piątka będzie zyskiwała w grach komputerowych, ale głównie w grach, a nie w użyciu wielowodkowym, Także, jeżeli, jeżeli streamujesz, jeżeli chcesz używać komputera w trochę innym przeznaczeniu, bardziej uniwersalnym, bardziej ogólnym, no to jednak Ryzen 5 2600 będzie lepszym wyborem. Aczkolwiek, już przy zostawie za 4000 zł, takich problemów nie ma. Jest to moim zdaniem. Konfiguracja, która wywróciła do góry nogami całe polecane komputery. Widzicie to samo co ja? Ryzen 5 3600, a więc nowa sztuka. RX 5700? Tak, moi drodzy. Mamy kartę graficzną AMD za ponad 15000 zł, która wreszcie spełnia wymagania graczy użytkowników. Co prawda dalej mówimy o konstrukcji referencyjnej, z najcichszym układem chłodzenia, nie najchłodniejszym, aczkolwiek Wydajnościowo jest to najlepsza propozycja za 1600 zł. Lepszej karty po prostu nie otrzymacie za te pieniądze, przynajmniej jeśli chodzi o nowe komponenty. I bez wątpienia taka konfiguracja należy do najwydajniejszych w cenie 4000 zł i mam nadzieję, że już niedługo będzie mi okazja ją sprawdzić w teście rzeczywistym, nie tylko w polecanych komputerach, polecanych zestawach wirtualnych. Co ciekawe, umieściłem tu także dysk NVMe, on także znalazł się w zestawie za 3700 zł. Viper Patriot bazujący na kościach TLC, ale całkiem rozsądny jeśli chodzi o wydajność, na pewno dużo szybszy od rozwiązania satowego. Gracze, co prawda, nie zauważą zbytniej różnicy względem saty, ale. No, zawsze te kopiowanie dużych paczek plików będzie trochę szybsze niż w przypadku rozwiązania standardowego, powiedzmy, które przyjęło się jako standard. Armis R7, AR większa obudowa e, oferująca lepszy przepływ powietrza myślę, że także dość ciekawy wybór w tej cenie e, promocyjnej w cenie 259 zł, płyta główna pozwalająca obsługiwać Ryzen na 53600, ale jak pisze, są z tym pewne problemy. Otóż do Ryzenów, czy też do płyt głównych MSI trafiły BIOSy w wersji Lite. Ma to związek z wielkością kości EPROM. Myślę, że ten temat jeszcze będę podejmował na kanale w bardziej rozbudowany sposób. Postaram się o tym powiedzieć. Natomiast ten problem rzeczywiście istnieje. Pytanie, jak długo MSI zajmie przygotowanie BIOSów? Ja na razie w ogóle wstrzymałbym się, chociaż chwilowo jeszcze. Ja tu polecam ten zestaw komputerowy, aczkolwiek... Wstrzymałbym się tydzień-dwa tygodnie z zakupem zestawu komputerowego, zobaczył, jak będzie wyglądała sytuacja z biosami, z UEFI i dopiero po tym czasie dokonywał wyboru odpowiedniej płyty głównej. Na razie zostawiłem MSI B450A PRO, bo uważam, że płyty główne MSI uważam. To wyszło z moich testów. Płyty MSI mają najlepszą sekcję zasilania, najciekawiej zbudowane UEFI z tych wszystkich płyt głównych B450 i jest to najlepszy wybór w cenie 400 zł. Nie ma lepszych płyt od tych MSI-a. Czy to machołkę A-Pro? Mamy Mortare również, które prezentują niezłe parametry pracy. Ten zestaw wygląda tak. No, jeszcze kwestia procesora Ryzen 5 3600. Moim zdaniem, dużo lepszy wybór od tej piątki 9600K, którą trzeba kręcić, żeby osiągnąć ciekawą wydajność. Po drugie, jeszcze widać już jej pewne braki wynikające z braku SMT. I ta sytuacja, czyli ta różnica pomiędzy i piątką, a Ryzenem 5 3600 nie będzie zwiększała się na korzyść i piątki, a będzie malała z korzyścią dla Ryzena 5 3600. Zresztą moim zdaniem ten procesor w grach zapewnia bardzo fajną wydajność, o czym mówiłem w teście, który jest podlinkowany niżej. Właśnie porównanie i 5 9600K z Ryzenem 5 3600. Zestaw za 4,5 tysiąca Słuchajcie, tutaj się zmieniają, jak się nie mylę, trzy rzeczy. Mamy tę samą płytę główną, ale uczyłem was na te diosy. Jeszcze raz. Poza tym jest tutaj RX 5700XT, a więc wydajniejsza karta graficzna od RX 5700. O tym mówię dokładnie w tym zalinkowanym, podlinkowanym teście. Zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Jest także mocniejszy zasilacz, lepszy jakościowo, czyli Seasonic. Wystarczający mocą, mogę Was o tym całkowicie zapewnić, że połączenie Ryzena 53600 z Radeonem RX 5700XT nie jest wcale prądożernym połączeniem. Ciekawa obudowa, dosyć przestronna i przewiewna, może bardziej przewiewna. Przewiewna niż przestronna od fraktala miałem ją raz w swoich testach i powiem wam, że naprawdę wypadła na in To jest drugie czy trzecie, co chciałem powiedzieć. No i Patriot Viper ten dysk NVMe wraz z Fortisem, czyli z lepszym chłodzeniem, za ten zestaw przyjdzie wam zapłacić ponad 4600 zł, trochę was oszukałem eee, te 100 zł w tą czy w tamtą, czy w ten zestawie to wiecie. Nie no żartuję, oczywiście jest to jakaś kwota. Ale tak akurat wyszło, te aktualizacje pojawiają się dosyć często, komponentów i nie jestem w stanie no, nad tym też zapanować, bo sklep swoje, ja swoje. Codziennie przecież nie można na to patrzeć i tego aktualizować, bo człowiek by się zamęczył. Moim zdaniem, bardzo fajny zestaw z tym x natomiast uważajcie na pracę systemu chłodzenia. Ono nie jest ciche. Chłodzenie nie jest ciche. Zapewniam was o tym. Jeszcze raz zapraszam was do oglądania mojej recenzji tej karty. 5.500 zł, jednostka do grania, streamowania i multitaskingu, do obsługi wielowątkowości. Bardzo specyficzna maszyna, również do grania w 1440p. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć ciekawa jednostka, ale głównie dla osób, które nie tylko grają, ale także będą używać w trochę inny sposób ten procesor, czy też całą tą jednostkę do edycji filmu wideo, do obróbki grafiki, em, powiedzmy także do renderowania fotorealistycznych scen 3D. Tych zadań, które powiedzmy wykorzystują pełne możliwości procesora, bo w innym wypadku myślę, że tutaj spokojnie także do tego zestawu wystarczyłby Ryzen 5 3600, a można byłoby się pokusić także o zestaw komputerowy na przykład z 79700K czy może z i5 8000, z i7 8700K. Takie zabiegi mogły być wykonane. Lepsza płyta główna MSI B450 Gaming Pro Carbon. Ona ma wzmocnioną sekcję zasilania względem Tomahawków i innych A Pro. Um, Idealno myślę, że do podkręcania procesora Ryzen 7 3700X nie będziemy musieli się obawiać o temperatury na VRM, również Seasonic. Aha, są szybsze moduły pamięci operacyjnej z zegarem 3733 MHz, cl 17, one kosztują 409 zł, te patriotki, sam jestem ciekaw, na jakich modułach one bazują, bo ten zegar wcale nie tak łatwo uzyskać na tańszych, czy też praktycznie niemożliwe jest, by uzyskać taki zegar pamięci na tanich modułach. GDDR2, co jak już gadamy, Oczywiście DDR4, przepraszam za takie pomyłki, ale język się plącze po całym dniu mówienia do mikrofonu. 5800 zł i 7K 9700K jest to absolutnie zestaw, gdzie gry będą głównym priorytetem. Oczywiście będzie można działać z wielozadaniowości, bo jest to procesor cały czas ośmierdzeniowy i całkiem wydajny, szczególnie jeśli chodzi o single core. Aczkolwiek mówię, tutaj 9700K wypada znakomicie, jeśli chodzi o wydajność w grach komputerowych. Czasem także prześciga 9900K, a to wynika po prostu z działania SMTS-HT. Także radzę Wam ten zestaw wybrać, jeśli patrzycie tylko i wyłącznie na gry komputerowe i te, te gry są głównym priorytetem. Połączyłem ten zestaw z rx 5700XT, a także z Gigabyte'em Z390 Gaming X. Również ten zasilacz spokojnie wystarczy do zasilania tego zestawu komputerowego. I kończymy zestawienie komputerem za 6500 zł również i 7, ale z RTX-em 2070 Super wersji OC od Gigabyte a. gamingi są zazwyczaj cichymi kartami przynajmniej jeśli chodzi o RTX-a a także RX, chyba się zapędziłem, głównie jeśli chodzi o RTX, bo testowałem zarówno GTX, jak i RTX 2060 i tam wszędzie te gamingi wypadały naprawdę cicho. więc sądzę, że tak samo to będzie wyglądało po stronie super. Mam nadzieję, że Gigabyte niczego nie zepsuł w Biosach, a także dobrze ustawił krzywą obrotów. Wentylatorów pojawiło się inne chłodzenie Telma HR02, mocniejszy zasilacz, tak dla pewności ale te Super pobierają trochę więcej prądu z gniazdka, także warto jednak mieć w dyspozycji mocniejszy zasilacz. Pamięć ta sama, co w poprzednim zestawie i kwota 6,5 tysiąca złotych. Na razie nie polecam kupowania droższych zestawów aż do czasu wprowadzenia 2080 Super. Będą to karty oferujące wyższy poziom wydajności od 2080, a będą kosztować tyle samo pieniędzy, także nie ma sensu moim zdaniem zdecydować się na takie zakupy. W kolejnych tygodniach stworzę zestawienia droższe, podejrzewam, że nawet do 10 tysięcy złotych. Uważam, że zestawy za ponad 10 tysięcy złotych powinny być dobierane indywidualnie, taka jest tylko moja ocena w tej sytuacji. Moi drodzy i to na tyle byłoby. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, widzimy się w następnej produkcji na kanale TechLipton. Pa, pa!